Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Społecznych nr 1 imienia Hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnobrzegu uczestniczyli w niecodziennej lekcji historii. Obchodzili Dzień Patrona. To święto już od 5 lat wpisane jest w hetmański kalendarz i tym razem uczestniczyli w nim wszyscy związani ze szkołą. To jest związane mniej więcej z datą śmierci 16 maja. Nasz hetman Tarnowski zmarł, więc chcemy to właśnie robić w maju. W 100% jest młodzież dzisiaj w bluzach hetmańskich czy koszulkach hetmańskich. Wszyscy nauczyciele, ale też my mamy taki twór w szkole jak Rada Szkoły i są przedstawiciele, właściwie prawie wszyscy są z Rady Szkoły, z zarządu. Jest nasza pani dyrektor, która przez 24 lata była dyrektorem tej szkoły, w ogóle założycielka tej szkoły. Są jeszcze nauczyciele, którzy byli właśnie przy zakładaniu tej szkoły. Jest zarząd Tarnobrzeskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Ona jest od 5 lat organizowana w takim kształcie, ale pamiętaliśmy o patronie przez cały czas i co jakiś czas właśnie były takie uroczystości związane z postacią hetmana Tarnowskiego. A to, co od 5 lat tutaj się rozgrywa, jest trudne do przecenienia, ponieważ trzeba pamiętać o swoich początkach, o źródłach swojej doskonałości. Dzięki takim wydarzeniom uczniowie coraz więcej wiedzą o swoim patronie. Sami na tę okazję przygotowują prezentacje na temat jego życia, twórczości, nie zapominając również o artystycznych akcentach. Tym razem zobaczyli także film, w którym zaprezentowano hetmana Jana Tarnowskiego jako wybitnego stratega, polityka i humanistę. Co roku przypominamy tę postać od początku, o życiu patrona, o jego twórczości, więc myślę, że każdego z uczniów, gdyby zapytać, kim był ten patron, to przynajmniej 2-3 zdania by powiedział, a im oczywiście dalej od dnia patrona, tym coraz mniej, bo pamięć ludzka jest ulotna. Niemniej jednak cały czas przypominamy to imię, my się cały czas chwalimy, że nasi uczniowie są hetmaniakami, przy każdej okazji podkreślamy imię Jana Hetmana Tarnowskiego. Dzień Patrona był okazją do tego, żeby wyrazić wdzięczność tym, którzy mają szczególne zasługi dla szkoły i całej jej społeczności. Wyróżnieni otrzymali statuetki, zasłużony dla hetmana i zasłużony profesor hetmana. No jak łatwo się domyśleć, zasłużony profesor hetmana to nauczyciel, który tutaj pracował bądź pracuje. W tym roku otrzymał pan Jacek Bąk, który był założycielem tej szkoły i przez 29 lat wciąż uczy i to świetnie fizyki w tej szkole. Natomiast statuetka zasłużony dla hetmana przypadła w tym roku panu Andrzejowi Orędziakowi, który był aż 10 lat, na te 29 był prezesem zarządu Tarnobrzeskiego Społecznego Towarzystwa Oświatowego. Wspaniały człowiek, który bezinteresownie pracował na rzecz tej szkoły, a teraz jest sympatykiem tej szkoły. Dzień Patrona w Hetmanie zwieńczyły poetyckie impresje w wykonaniu uczniów.